Dobry wieczór, na pewno bardzo cenne zwycięstwo, bardzo trudny mecz pod Beskidzie, ma w swoich szeregach bardzo dobrych piłkarzy. Na pewno pamiętają jeszcze grę w Ekstraklasie, więc można powiedzieć, że dzisiaj zagrali tak na poziom Ekstraklasy, bo nie było widać tej różnicy, kiedy grali w 10 i tutaj na pewno pod Beskidzie może powiedzieć, że zagrało dobry mecz, ale w piłce nożnej chodzi o to, żeby zdobywać punkty, a nie ładnie grać. Ja tutaj z tego miejsca po raz kolejny mogę tylko pogratulować mojemu zespołowi, że to jest zespół z charakterem, zespół chłopaków, którzy nie patrzą na to, czy jest słońce, czy deszcz, czy zawsze angażują się w 100%, zawsze grają o 100%, zawsze o zwycięstwo, więc dzisiaj też to było widać. Mieliśmy trudne momenty, kiedy szczególnie w takich pojedynkach jeden na jednego zespół Podbeskidzia wychodził z tego pressingu, z podpressingiem. Miałem taki plan, żeby od początku zagrać wysoko pressingiem i w pewnych momentach bardzo dobrze to wychodziło, a w pewnych momentach mieliśmy z tym problem, szczególnie kiedy właśnie przegraliśmy taki pojedynek jeden na jednego, ale całość oceniam bardzo dobrze, bo 3 punkty jadą do Sącza. Dzisiaj po raz kolejny byli z nami kibice, więc na pewno są szczęśliwi, będą mieli dzisiaj miły wieczór, sympatyczny, tym bardziej, że będą wracać trochę do Sącza. Myślę, że będą dobre humory. Dlatego też jeszcze raz chciałbym podziękować moim zawodnikom, kibicom za doping i mamy teraz 2 dni wolnego, przygotowujemy się do kolejnego trudnego pojedynku w Olsztynie, gramy w poniedziałek, więc chłopcy dostaną 2 dni wolnego, bo na to zasłużyli. Przygotujemy się do następnego pojedynku i walczymy o kolejne 3 punkty. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo panie trenerze. Czas dla państwa na zadawanie pytań. Proszę uprzejmie. Przepraszam, że dziennik zarobi. Gratuluję zwycięstwa panie trenerze. Dziękuję. Na pewno, tak jak pan wspomniał, kosztowało to dużo energii i takiego zaangażowania. Natomiast chciałem spytać, czy tak patrząc długofalowo na gdzieś też na rozwój drużyny, czy nie jest pan rozczarowany, że jednak tej kontroli w drugiej połowie nad meczem było mało, bo Beskidzie miało w osobie nim dosyć sporo tych okazji, zwłaszcza w tym. Nie, ten zespół jest zbudowany, on się nie zbudował w ciągu 6 miesięcy. Mamy swoje ograniczenia w klubie, chociażby nie mamy takiego pięknego stadionu jak tutaj. Ta publika tu niesie, to jest góralskie powietrze, więc dobre i na pewno tutaj chociażby w tym elemencie jesteśmy słabsi, aczkolwiek budujemy bardzo fajny, wspaniały stadion. Mam nadzieję, że on powstanie jak najszybciej, że będziemy mieli tak licznych kibiców, jak to było dzisiaj tutaj na stadionie widać. Ale ja mówię, czasami ta kontrola i przewaga wydaje się, że to jest atut, ale jeżeli ma się w swoich szeregach, tak jak w Podbeskidziu, takich dobrych zawodników, którzy potrafią grać jeden na jeden, to wcale nie musi być atut mojego chociażby tutaj dzisiejszego zespołu, bo oni sprężają się, można powiedzieć, w 10 podwójnie. My mamy jakieś rozluźnienie, na które w drugiej połowie nie pozwoliłem. Zareagowaliśmy zmianami. Zespół utrzymał to tempo, które sobie tam narzuciliśmy i tak jak mówię, mogę tylko pochwalić chłopaków nawet za drugą połowę, gdzie było ciężko. Po prostu tu najważniejsze są punkty. Tu styl artystyczny pod Beskidziu punktów nie da. Nikt nie powie, że fajnie grali i punktów nie ma. To jest to, co w sieci, tak jak mówią, jest najważniejsze i ja się z tego cieszę, że zagraliśmy jako zespół na 0 z tyłu, bo to też jest ważne. No cóż, drugi raz z kolei znowu gramy w 10 i gramy bardzo długo w tę 10 i gdyby nie było skróty spotkania, nie było żadnej bramki pokazanej, to można by odnieść wrażenie, że spokojnie ten mecz wygraliśmy 3-4-0 i na pewno szkoda niewykorzystanych szans przy stanie, kiedy jeszcze graliśmy w pełnym składzie osobowym, bo były tam były dwie dobre okazje do strzelenia bramki i później szybka czerwona kartka w 20 minucie, praktycznie 70 minut w 10, co jest zawsze ciężką sprawą. Natomiast
nawet jeszcze w odróżnieniu do meczu z Resowią, w którym tą dziesiątkę się praktycznie cały czas broniliśmy, jakieś tam kontry wychodziły, no tutaj dziesiątkę cały czas dominowaliśmy, prawie cały czas dominowaliśmy, tak? I ogromny szacunek dla zespołu, szczególnie za tą część po... tak naprawdę od początku meczu, ale za tą część szczególnie, kiedy graliśmy w dziesiątkę, bo potrafiliśmy kreować sobie sytuację, nie straciliśmy kolejnej bramki, mimo że graliśmy jednego mniej z zespołem, który ma dużo punktów w tej tabeli, w tej pierwszoligowej, więc na pewno duży szacunek, natomiast no musimy na pewno być bardziej odpowiedzialni, jeszcze bardziej odpowiedzialni, bo jak widać w piłce liczy się to, co w sieci. Każda inna statystyka na koniec i tak nie odgrywa żadnego znaczenia. Czasami jakiś ułamek sekundy, jakaś drobna sytuacja może kompletnie przekreślić gdzieś tam, albo bardzo utrudnić zadanie w meczu. Zresztą podobnie było dosłownie z Resowią, tak? Kiedy jedna sytuacja nagle może paść bramka na 2-0 dla nas, a za chwilę gramy w dziesiątkę. Teraz sytuacja też z faulami Michała. No niestety nam bardzo skomplikowała sytuację. Mimo że bardzo chcieliśmy przynajmniej wyrównać ten mecz i byliśmy w kilku sytuacjach dość blisko, to się nie powiodło, ale nie może nas to podłamywać, tak? Nie może nas to podłamywać, bo na pewno zespół robi postęp i to widać, my przynajmniej to widzimy. Nie chcemy grać tak jak większość zespołów w tej lidze, piłki na zasadzie, kopnij do przodu i zobaczymy, co się wydarzy, i absolutnie z tej drogi nie zejdziemy, a wyniki na pewno przyjdą, bo piłka zawsze zwycięża i wydaje mi się, że wyniki już jakieś są, ale na pewno będą lepsze. Trochę nam nie dopisuje szczęście, jakby przeanalizować te wszystkie spotkania dotychczas, ale też nie chcemy zwalać winy na jakieś fatum czy brak szczęścia, bo gdzieś tam wszystko w końcu to jest jednak pokłosiem jakichś złych decyzji, złego zachowania i tak naprawdę to gdzieś tam spada na nas, na odpowiedzialność za końcowy wynik. Ale tak jak mówię, nie będziemy się na pewno biczować i chcieliśmy ten mecz do końca wygrać w bardzo ciężkich warunkach, jednego mniej i szybko musimy ochłonąć. Za chwilę mamy kolejne dwa spotkania, wyjazd daleki do Olsztyna, za chwilę wracamy z Sosnowcem u siebie, więc spokojnie. Też wyjazd, ale prawie jak u siebie, bo blisko, więc no nic, obiecujemy, że będziemy grać w każdym meczu dobrą piłkę i w każdym meczu zwycięstwo, to na pewno możemy obiecać i absolutnie z tej drogi nie zejdziemy, natomiast no jakieś delikatne fatum troszeczkę krąży, nie płaczemy, nie rozczulamy się nad tym i wraca Kamil do składu, dobry duch zespołu, kapitan, więc jeszcze dzisiaj będziemy może smutni chwilę, ale od jutra już głowa do góry i absolutnie idziemy do przodu. Absolutnie idziemy, nie ma żadnej podłamki. Do przodu idziemy. Bardzo dziękuję, trenerze. Są pytania, proszę bardzo. Przemek Drewniak, Dziennik Zachodni. Panie trenerze, chciałem spytać właśnie, bo pan mówi, że dzisiaj się będziecie smucić, że gdzieś to na pewno po meczu jest to rozgoryczenie, natomiast czy to nie jest, trudno powiedzieć psychologicznie, żeby porażka budowała, ale czy to nie jest taka porażka, która gdzieś pokazuje właśnie ten progres zespołu, o którym pan mówił, bo no ta druga połowa, odejmując gdzieś brak skuteczności, to wydaje mi się, że z postawy zespołu może pan być w pełni zadowolony. No tak, piłka jest okrutna i to tak jak mówię, na końcu się liczy wynik, ale no nie będziemy nagle też w euforii jakiejś, że graliśmy super i tylko nam może, nie wiem, ktoś tam sędzia czy ktoś przeszkodził, a my zrobiliśmy wszystko, i bo tak naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, gdzieś tam jakieś pewne rzeczy, to jednak jest jakieś, wypływa z jakiegoś naszego złego zachowania w pewnych momentach spotkania, jakieś może też troszeczkę braku odpowiedzialności, dekoncentracji, ale też to co pan zauważył i ja też zauważyłem, na pewno my to widzimy i na pewno zespół gra coraz lepiej, na pewno jest coraz lepiej gra i teraz tylko to przełożyć na lepsze, na jeszcze lepsze, na lepsze wyniki. No takie zadanie mamy na najbliższe spotkania. Dużo w tym meczu było kontrowersji, sytuacji stykowych. Pan też dostał dwie żółte kartki, ten Lukowski złożył dwie kartkę. Czy to były po prostu emocje, czy gdzieś widzi pan jakieś rażące błędy sędziego, które chciałby pan?
Nie, no absolutnie nie chcę krytykować sędziego. Zresztą to trzeba dopiero pewnie jak w domu się przyjrzeć gdzieś z bliska tym wszystkim sytuacjom, to będzie można powiedzieć, no ale zawsze na koniec można powiedzieć, że sędzia też może się mylić i tak jak pan wspomniał, ja dostałem akurat jedną, Marcin dwie żółte kartki, no. Gdzieś tam... Ja szczerze mówiąc dostałem żółtą kartkę, chyba krzyknąłem, że za co jest faul, sędzia uznał, że to jest krytyka, że to jest krytykowanie. Nie było tam ani żadnych słów niewybrednych, więc też się dziwię, że za takie coś żółta kartka, ale okej, gdzieś tam później już trzymałem nerwy, starałem się trzymać nerwy na wodzy, no raczej trzeba trzymać nerwy na wodzy, wiadomo, że gdzieś tam... też pewnie można upomnieć gdzieś tam, żeby spokojnie troszeczkę się zachowywać na tej ławce. Sędzia też ma ciężką pracę, ciężką robotę i na pewno nie myślimy o tym, że gdzieś te błędy wynikały z jakiejś postawy takiej, że coś specjalnego. Na pewno stara się obiektywnie sędziować. No, zawsze będzie gdzieś tam jeden zespół ciągnął w swoją stronę, drugi w swoją stronę, ale to trzeba się temu naprawdę obiektywnie przyjrzeć, bo zawsze czasami z boiska może to inaczej wyglądać niż jak się zobaczy na materiale wideo i emocje jakieś takie są, no ale trzeba trzymać nerwy na wodzy i także na pewno zwrócimy na to uwagę. Jeszcze jakieś pytanie? Ja jeszcze mam jedno pytanie, z racji tego, że drugi raz zdarzyło się, że faktycznie czerwona kartka na początku meczu. Czy można się doszukiwać, czy to dla pana jest czysty przypadek, czy może można się doszukiwać jakieś reguły, że być może piłkarze są bardzo zmotywowani tak na początkach spotkań, że gdzieś ta agresja, energia czasami gdzieś zniknie? Na pewno trzeba to przeanalizować, tak? Bo nic się nie dzieje bez przyczyny. Gdzieś tam chcemy ograniczyć tą rolę przypadku w każdej fazie, w każdym gdzieś tam momentach gry i na pewno też trzeba to przeanalizować i ja mówiłem o odpowiedzialności, no to już wcześniej też mówiliśmy sobie, jeszcze z zespołem rozmawialiśmy, że bardzo ważna jest rzecz tutaj, żeby była ogromna odpowiedzialność, bo gdzieś tam gramy dobrze w piłkę, ale jakaś jedna sytuacja nagle zmienia diametralnie wynik spotkania czy przebieg spotkania, także na pewno to trzeba przeanalizować. Każdy zawodnik też musi to sobie wszystko przemyśleć i bo to nie można składać gdzieś na kart przypadku. Bo każdy gdzieś tam element w ostateczności gdzieś tam ma znaczenie dla końcowego rezultatu meczu.